Jak mówiłem w poprzednim odcinku, pokażę, jak wygląda kopiec. Kopiec w środku. Chodziłem sobie tutaj, nie wiem, przez parę godzin przy tej kopalni, pakowałem do niej ciągle węgiel, no i zdążyła wykopać tyle. I w takim kopcu mamy bardzo grube ściany, dużo spawnerów i skrzynki. Skrzynki, które już sobie przeszukałem. I tak je potem kopalnia podniesie i wszystkie itemy. Ale w niektórych można znaleźć coś takiego. I odkryłem, że mniej więcej to przerabia taką świnię. Takiego dzika twilightowego. Na świnię. I z powrotem, więc nie trzymaj tego przez cały czas klikniętego, bo to zmarnujesz. A królika co robi? Nie, królika nie. Ciekawe, czy zombiego mogę przerobić na villagera. To będę musiał sprawdzić. Mniej więcej tyle węgla tu do środka pakowałem. A to coś cały wyciągało i tak... 1,5 sekundy bierze. To całkiem dużo tego węgla wzięło. No ale jeszcze ciekawą rzecz znalazłem. Ponieważ tutaj mi przeszkadzało to drzewo, które wcześniej tu było w powietrzu. Bo mi się tam na dole moby spełniły. I musiałem coś z nim zrobić, więc zacząłem to drzewo palić. Po prostu je podpaliłem. No i znalazłem, że w środku tego drzewa była skrzynka. I w skrzynce było to drzewo. A to drzewo, ja tego kiedyś szukałem. To jest sadzonka drzewa, a nie drzewo. Ale ja kiedyś tego szukałem. I zaraz pokażę dlaczego. Zaraz po tym, jak się prześpię, bo oczywiście musi być noc. I oczywiście muszę iść w odwrotną stronę od mojego domu. A jeszcze zanim to drzewo zasadzę, to pokażę, że tutaj więcej generatorów dodałem, bo bardzo dużo przerabiałem żelaza. Bardzo dużo ta kopalnia wykopała. Teraz pokażę takiego skryna, co zrobimy, jak jeszcze do góry się dobierała, to tam strasznie dużo redstone'a było i nawet trochę glowstone'a. No ale takie kopce to jest bardzo dobra rzecz. Nie wiem w sumie po co na początku stawiałem tą kopalnię w jakimś randomowym miejscu na płaskim terenie, skoro mogłem od razu nad kopcem. Jeszcze tutaj dodałem parę modyfikacji, czyli do filtra, do tego tu, jeszcze wcześniej tutaj filtra nie było, ale dałem filtr z węglem i z wiaderkiem, które było napełnione tą czarną mazią. Bo ta noda była filtrowana i ona nie mogła tam przepuścić tego płynu, bo miałem tam tylko węgiel. Na dole jeszcze dołożyłem trochę więcej pieców i lag i generatorów, żeby to wszystko szybciej działało, ponieważ no, kopalnia bardzo dużo węgla zużywała, więc potrzebowałem to wszystko przyspieszyć i nie podnosić śmieci. Dobra, to teraz zasadzę to drewno, to drzewo. Drewno. Postawię je sobie tu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale chyba oszczędzę sobie robienia specjalnego kilofa. Okej, zrobię tutaj taki filar. Postawię to drewno i to drewno, tą sadzonkę. I przyspieszę jej rośnięcie. Może lepiej się oddalę, bo nie jestem pewien, co z tego wyjdzie. O. No. Okej. Nie! 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 Co? Nie! Nie! Dlaczego? Co ja zrobiłem? Nie. Okej, właśnie o Jezu. To był błąd. Nie powinienem tego tu stawiać. Nie. To był bardzo duży błąd. No i teraz muszę posprzątać. Bo trochę śmieci... No, oj. Nie róbcie tak, nie róbcie tego, co ja przed chwilą zrobiłem, nie. To jest zły pomysł. Chyba, że chcecie stracić trochę itemów i trochę czasu na naprawianie szkód, które to drzewo zrobiło. Okej, to powiedzmy, że naprawiłem. Powiedzmy, że jeszcze tu wsadzę blok. Nie róbcie tego, czego ja właśnie zrobiłem. Nie róbcie tak. To był bardzo zły pomysł. Czy ja dostanę z tego sadzonkę?
fajnie by było. Chyba nie. Chyba nie dostanę. Dobra, idę szukać następnej sadzonki, bo tą zepsułem. Tutaj jeszcze z poprzednich drzew zostawiłem skrzynię. Nie ma... A, zostawię to lepiej. Idę szukać dalej. Idę sobie zrobić zapalniczkę, bo nie widać żadnych skrzynek. Zapalniczka to jest przydatna rzecz. No, teraz mogę to palić. Może wreszcie znajdę coś. Jakąś skrzynkę. Fajnie by było. Jeszcze przy okazji wziąłem się za drugie drzewo, a tutaj chodzi jakaś sarna. Chodziła. Ach. Ale lagi. Stanę sobie lepiej z tyłu. Okej, nic nie znalazłem, ale mam nową taktykę. Podchodzę do takiego drzewa. Stawiam blok. I niszczę je moją siekierą. No i wszystko się niszczy i widzę, że nie ma tutaj żadnej skrzynki niestety. Ale był mob spawner ze skrzynką. Okej. Okay. No i w skrzynce oczywiście też nie ma drzewa. Jakiś zamek tam widzę. Dobra, zamek zostawię. Potrzebuję teraz to drzewo. Tam jest jakiś następny, już się renderuje. O, tutaj też słyszę pająki. Właśnie zauważyłem, że mi się kończy jedzenie. A więc lepiej wrócę sobie do domu. Przy okazji sprawdzając, czy tutaj nie ma żadnej skrzyni. Z jakąś sadzonką i widzę, że nie ma. No i czemu ja... Po co ja to tam stawiałem? No i po co? No i oczywiście noc. Pewnie, że tak. Bo czemu niby dzień? Nie chcę już wiosce. Idź ty! Do widzenia, zostaw go.